Cześć, zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii Liga Kołem się toczy. Podsumujemy sobie najciekawsze wydarzenia 11. kolejki Lotto Ekstraklasy. Zanim jednak do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam Was do pozostawienia subskrypcji na kanale Piłkarski Hedonista. Wiele się w tej ostatniej kolejce działo. Były mecze, które zaskoczyły, były mecze, które zdenerwowały pewnie jakąś tam pulę, jakąś tam grupę kibiców. Były mecze, które zszokowały, a także te, które jakby sprawiły uśmiech na twarzy kibiców, takich, którzy nawet niekoniecznie kibicują danej drużynie. Sporo się działo. Ja w tej serii będę chciał zwrócić uwagę głównie na te najciekawsze aspekty ligi. Nie będę się skupiał tutaj na konkretnych meczach, na jakimś nudnym omawianiu, tylko na tym, co nas elektryzuje, powiedziałbym. No i właśnie zaczynając od tego, te mecze, wyniki były bardzo różne, natomiast takim pierwszym meczem, który chciałbym omówić, był to mecz Śląska-Wrocław z Legią Warszawa, przegrany przez Śląsk-Wrocław 0-1. Śląsk, który upokorzył Jagiellonię Białystok w poprzedni poniedziałek na stadionie w Białymstoku. To był mecz piorunujący. Oglądałem go, komentowałem go. Mój komentarz tego filmu znajdziecie na kanale Jagiellonia.net. Byłem zniesmaczony, byłem zszokowany, byłem zły, tak po prostu, tak po ludzku zły na to, co pokazała Jagiellonia Białystok, a właściwie to, na to, czego nie pokazała, bo nie pokazała tam w zasadzie niczego, żadnego zaangażowania, żadnych umiejętności, po prostu mecz przechodzony, no i Śląsk to wykorzystał. Ten sam Śląsk, który pokonuje Jagiellonię 4-0 z mistrza Polski, przegrywa 0-1 z mistrzem Polski. Z mistrzem Polski, który teoretycznie jest w wielkim kryzysie. No i jak to wygląda? Ano, Legia Warszawa jest na drugim miejscu ex aequo, można powiedzieć, tyle samo punktów, co Lechia Gdańsk. No i taki mamy kryzys mistrza Polski. Wszyscy mówią tutaj o tym, że Legia jest słaba, że Legia jest jakby do rozczytania w każdym spotkaniu, a zupełnie inaczej to wygląda w tabeli. Ta drużyna, która teoretycznie powinna być gdzieś tam dalej usytuowana, która gubiła punkt za punktem, cały czas się broni, a przeciwnicy Legii Warszawa nie potrafią wykorzystać jej potknięć. No i taki mamy klimat, można powiedzieć, w tej naszej lidze. Jest ona nieprzewidywalna, a może przeciwnie, a może jest to liga taka, że bije się 16 drużyn, a zawsze wygrywa Legia Warszawa. No byłby to smutny scenariusz. Tak niestety to wygląda. Legia Warszawa pokonała Śląsk-Wrocław, jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu Lechia Gdańsk, która pokonała Zagłębie Sosnowiec 4-1. Ta Lechia Gdańsk, która na początku bardzo dobrze wystartowała w sezonie, teraz lekka zadyszka, no ale widać, wracają na te właściwe tory. Patryk Lipski znowu prowadzi tę drużynę do zwycięstwa. Wczorajszy mecz, niedzielny mecz, bo nagrywam ten odcinek w poniedziałek, Korona Kielce u siebie grała z Jagiellonią Białystok. Z Jagiellonią Białystok, która, tak jak wspomniałem wcześniej, została upokorzona przez Śląsk Wrocław. No i jako że jestem osobą, która jest blisko tej schedy kibicowskiej w Białymstoku, wiedziałem, jakie są oczekiwania od drużyny Ireneusza Amrota. Niemniej jednak nie spodziewałem się tej nie wiadomo jakiego rozbicia koroniarzy przez drużynę Jagiellonii Białystok. No i niestety ta moja taka wewnętrzna przepowiednia się potwierdziła. Jagiellonia grała topornie, Jagiellonia grała bez zaskoczenia. Jagiellonia, szczerze mówiąc, nie zasłużyła na ten remis. Ja to mówię wprost. Był tam jakiś strzał jeszcze Karola Świderskiego. No i poza tym ta bramka dla Jagiellonii po ewidentnym błędzie, po kuriozalnym błędzie Bartosza Wimanika, który oddał za darmo piłkę z rzutu wolnego pod nogi Nowikowasa, ten prawie że na pustą bramkę oddał strzał, no to jest skandal. To też świadczy o formie Korony Kielce, która przeważała, która w samej pierwszej połowie powinna prowadzić co najmniej 3-0, a która z ostatnim gwizdkiem zremisowała 1-1 z tą słabą, beznadziejnie słabą Jagiellonią Białystok. Jakiś kryzys wydał się w drużynę z Białegostoku. Drużyna jakby nie wytrzymuje też krytyki kibiców. Ta krytyka
była bardzo obfita po meczu ze Śląskiem Wrocław. Nie wiem, czy zasłużenie. Były różne głosy. Z częścią się zgadzam, z częścią się głosów nie zgadzam. Jagiellonia chwilowo na czwartym miejscu, niewielka strata do liderów, no i wszystko jest jeszcze oczywiście otwarte, to jest dopiero październik, liga kończy się, zdaje się, w czerwcu, więc tu się dużo, dużo jeszcze wydarzy. No i to, co najciekawsze, czyli święta wojna, Krakowia, Wisła, Kraków. Bardzo ciekawy mecz pod takim względem kibicowskim, zakaz stadionowy, zakaz dla kibiców Wisły i Krakowi, można powiedzieć. Stadion był zamknięty, ale został po części wypełniony przez szkółki juniorskie, przez szkółki piłkarskie. Mnóstwo dzieci na stadionie w Krakowi, na stadionie Krakowi, nie w Krakowina. Na stadionie w Krakowi, ale na stadionie Krakowi, o może w ten sposób. No i też kuriozalna sytuacja opisana w mediach społecznościowych. Można było w telewizji nawet usłyszeć gromkie takie Wisła, Wisła płynące z ust dzieci kibiców Wisły Kraków. Podobno prezes Filipiak zażyczył sobie, aby nie było tego dopingu w tym meczu, aby no, był taki ten mecz, można powiedzieć, piknikiem. A to nie na polskie, nie na polską ligę warunki. W polskiej lidze nie ma pikników, w polskiej lidze musi się na stadionie dziać. Podobno tak zrelacjonował to jeden z trenerów szkółki. Jeden ze stewardów podszedł do tego trenera i zwrócił uwagę, żeby dzieci nie krzyczały Wisła, Wisła, gdyż jest ten doping zabroniony. No dzieci oczywiście robiły swoje, być może już nie zostaną zaproszone na ten mecz, na kolejny mecz z udziałem Wisły i Krakowi. Niemniej jednak to pokazuje kuriozum, które dzieje się w polskiej lidze, nawet jakaś taka, powiedziałbym, cenzura. No, zakaz dopingu jest po prostu skandaliczny. W drugiej połowie doping na stadionie Krakowi był włączany przez głośniki z pendrive'a, aby te dzieci z Krakowa, z tej drugiej dzielnicy, która kibicuje Wiśle Kraków, zagłuszyć ją. Z tego, co się dzisiaj dowiedziałem, także złożył rezygnację speaker Krakowi. A więc dzieje się w tym mieście, w tej byłej stolicy Polski. Derby oczywiście wygrane przez Wisłę 2-0. Jesus Imaz znowu strzela. No i Wisła Kraków znowu wchodzi na ten tor zwycięski, można powiedzieć. Trzecie miejsce wyprzedza Jagiellonię Białystok. No i liczy się w walce o puchary. Dajcie znać, jak Wam się to podsumowanie podobało. Z chęcią zobaczę jakieś łapki w górę. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia i zapraszam na kolejny film.